Nowy bezlusterkowiec Canon EOS R. Zamierzamy go dzisiaj przetestować. Zamierzamy, bo jest ze mną piękna modelka Patrycja. Także piękna pogoda, piękna modelka. Lecimy. Canon EOS R osiąga 8 klatek na sekundę w trybie pojedynczym i 5 klatek na sekundę w trybie śledzenia. Teraz to przetestujemy. Cofniemy się do tyłu, Patrycja zostanie tam na miejscu. Okej, i teraz jak powiem, to idź w moją stronę. Autofokus działa bardzo szybko i ma ponad 90% pokrycia powierzchni kadru. Ekstra, pobaw się trochę włosami. Dobra, sekundę. Nowy obiektyw Canon 50 mm 1.2 rysuje bardzo, bardzo ładnie. Jest ostry na pełnej przysłonie, w pełni otwartej przysłonie. Oczywiście zmieniło się mocowanie w bezlusterkowcach na Canona RF. Później pokażemy do niego adapter, oczywiście. Ale jestem bardzo zadowolony. Polecam. Mamy ładne słoneczko, które wpada w obiektyw. I idziemy teraz testować ISO, a propos słoneczka. Kryjemy się przed słoneczkiem, idziemy w cień. Zobaczymy, jak się sprawdzi nasz aparat z tym doskonałym obiektywem. Skokowo przechodzimy do kolejnych wartości. Jak można zauważyć, na wyższych wartościach oczywiście pojawia się szum, jednak jest on jak najbardziej akceptowalny na różnych poziomach, takich jak 6400 czy nawet 12800. Wyciągamy obiektyw 24-105. Warto powiedzieć o tym, że zmienił się oczywiście bagnet. Mamy kilka kompatybilnych obiektywów na tą chwilę. Jeszcze później pokażemy 35-1.8 i jak się zachowują obiektywy po przejściówce. Ale tymczasem zakładamy 24-105 i idziemy działać dalej. Canon R jest wyposażony w coś, bez czego ja sobie nie wyobrażam życia jako fotograf i filmowiec. Odchylany ekran. Możemy się wybrać z dziewczyną na wycieczkę i zrobić sobie ładne selfie. Hello. Odchylany ekran umożliwia też vlogowanie. Możecie iść sobie na spacer, do zoo, czy cokolwiek i kręcić właśnie w ten sposób z tej kamerki. Mimo tego, że aparat nie ma stabilizacji, to fakt, że on jest troszeczkę cięższy, powoduje, że to też jakoś dodatkowo stabilizuje obraz i w obiektywie też jak macie stabilizację, to to na pewno bardzo pomaga. Patrycjo, a ty jak się czujesz w ten jesienny, zimny dzień? Jak zawsze dobrze. Jak zawsze się dobrze czuję. Jak zawsze dobrze, zimny, jesienny. To zobaczcie, jak bardzo zimny, jesienny. 35-1.8 makro pozwala nam zrobić zdjęcia właśnie z bliska. Poza tym też, jako że to jest 35-1.8, to też spokojnie możemy wykonać jakieś fajne portrety. A jak widzieliście, patrzyłem w wizjer. Wizjer, który jest fantastyczny. Odświeżanie jest bardzo szybkie, także praktycznie nie ma różnicy między takim optycznym, a właśnie tym elektronicznym. I sama jakość obrazka jest rewelacyjna. Obraz jest klarowny. Wielu filmowców nie używa autofokusa w aparacie ze względu na taki mechaniczny look. W Canonie R jest możliwość ustawienia prędkości, z jaką przechodzi aparat właśnie z ostrością z punktu A do punktu B. I jest to bardzo fajna funkcja, jakiś taki kompromis, którym na pewno warto się zainteresować i możecie zacząć go używać. Canon EOS R ma możliwość filmowania w 4K do 30 klatek na sekundę. Jednak zobaczcie na to ujęcie, to jest akurat filmowane w rozdzielczości Full HD na szerokim kącie, a to ujęcie w 4K. Więc możecie zauważyć gołym okiem, że przy rozdzielczości 4K Canon kropuje obraz. Kolejny element, który jest dosyć istotny dla filmowca, to jest filmowanie w slow motion. Ten aparat pozwala na filmowanie w 50 klatkach w jakości Full HD, a jeśli chodzi o takie większe spowolnienie, czyli 100 klatek, no to już jest tylko rozdzielczość HD, czyli 1280x720 pikseli. Teraz podłączyliśmy obiektyw 24-70 do adaptera właśnie i sprawdzimy, czy autofokus jest równie celny jak przy normalnych obiektywach. Praca po adapterze z obiektywem Canon EF była bardzo komfortowa. Ja nie odczułem praktycznie różnicy w szybkości między działaniem autofokusa
Wszystkie zdjęcia wyszły celnie w punkt. Zobaczcie sami po przybliżeniu. Ja jestem usatysfakcjonowany. Aparat jest solidnie wykonany. Trzyma się go pewnie. Jednak jeśli macie trochę większą dłoń, to może Wam uciekać mały palec. Ale to nie jest problem, dlatego że podpinamy sobie do niego gripa, który powinien rozwiązać wszystkie nasze tego typu problemy z uchwytem. Tadam! I tak w każdej pozycji możemy go utrzymywać. Na górze mamy oczywiście mocowanie na lampę, włącznik, trochę inny, do którego nas przyzwyczaił Canon, pokrętła, które chodzą też bardzo fajnie, skokowo, czuć pewien opór, także nie będą one bez powodu sobie przeskakiwały. I jest ekran LCD, na którym jest podgląd do wszystkich istotnych parametrów, tak jak teraz włączyliśmy i wszystko widzimy, i stan baterii, i tryb, w którym w tej chwili pracujemy, ekspozycję czy przysłonę i tak samo ISO. Na tyle korpusu aparatu mamy wszystkie niezbędne przyciski funkcyjne potrzebne do obsługi aparatu i duży dotykowy wyświetlacz. Canon też zrezygnował z joysticka, do którego ja osobiście byłem przywiązany właśnie na rzecz dotykowego ekranu. I jeszcze tutaj taka nowinka, taki suwak dotykowy, który domyślnie ma przypisane ISO i możemy z nim zmieniać właśnie różnego rodzaju parametry. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem ta zmiana Wam przypadła do gustu, właśnie zamiast do joysticka, dotyk i suwak. Po prawej stronie mamy wejście na karty, a raczej na jedną kartę SD. Dalej są wejścia, wejść na mikrofon i słuchawki. Oczywiście bardzo potrzebne, kiedy chcemy filmować. Wejście na wężyk spustowy, na zdalne sterowanie. I wejście na HDMI, to jest mini HDMI. Więc możemy sobie podłączyć zewnętrzny rekorder na przykład i USB-C, czyli uniwersalny kabel, którym możemy się podłączyć na przykład do komputera. Jak widzieliście, pokazaliśmy Wam trzy obiektywy, które są kompatybilne z mocowaniem Canon RF. Warto powiedzieć jeszcze o tym, że niebawem wejdzie do sprzedaży obiektyw 28-70 o świetle 2.0, który może być warty Waszej uwagi. I to by było na tyle z recenzji Canona R. Bardzo fajnie, że Canon w końcu stworzył swój własny pełnoklatkowy bezlusterkowiec. Ma swoje plusy oczywiście, rewelacyjny autofokus, ale też minusy takie jak właśnie krop na filmowaniu 4K. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, to ocencie sami. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał dzisiejszy film. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć! Sprzęt zaprezentowany w filmie możesz kupić w sklepie internetowym oraz w salonach stacjonarnych cyfrowe.pl.